Witam. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam wszystko o Anbu oraz korzeniu. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy są elitarnymi jednostkami wioski hajsu. Anbu jest to skrót od Ansatsu Senjutsu Tokushu Butai, co oznacza specjalny oddział taktyczno-skrytobójczy. Oddział ten podlega bezpośrednio pod danego Kage oraz przez właśnie liderów wioski są wybierani i wydaje się, że w Anbu nie ma żadnych specjalnych dodatkowych rang. Hierarchia jest tam oparta o zasługi i doświadczenie, a niektórzy przysłużyli się wiosce na tyle, że są nazywani liderami. Anbu zwykle pracują w zespołach utworzonych specjalnie pod daną misję, co zwiększa jej powodzenie, a także jest innym systemem niż te znane nam z typowych drużyn na zasadzie Jonin i trójkę Geninów. Znaczy to tyle, że w Anbu w jednej misji mógł być przypisany Kakashi i Itachi, a w drugiej już Itachi i Tenzo, bez Kakashiego, choć zazwyczaj są to trzyosobowe drużyny. Praca w Anbu wymaga specjalnej osobowości. Człowiek musi być skryty, odpowiedzialny czy zdolny do utrzymania tajemnicy o pracy, dlatego przykładowo Gai ani trochę się do tego nie nadawał, co powiedział mu w twarz Hiruzen. Mówi się, że po prostu człowiek w Anbu potrzebuje mroku. Już w akademii utalentowane dzieci są wyszukiwane, aby dołączyć do tej specjalnej organizacji. Jak już mówiłem, podczas rekrutacji to przywódca wioski wybiera ręcznie shinobi, uwzględniając ich indywidualne zdolności, przy czym wiek, pochodzenie, płeć czy nawet ranga nie mają tutaj żadnego znaczenia, jednak niektórzy stawiali sobie już jakieś granice i tak w Konohagakure członkowie Anbu musieli mieć więcej niż 13 lat, przy czym od razu trzeba zaznaczyć, że Itachi Uchiha jest tu wyjątkiem, bo dołączył do Anbu mając jedynie 11 lat. Po dołączeniu do Anbu każdy z nich przechodzi specjalne szkolenie obejmujące badanie ludzkiego ciała oraz podczas misji noszą oni maski, aby ukryć swoją tożsamość. Dodatkowo używają oni kryptonimów do wzajemnej identyfikacji. Anbu prawie zawsze pojawiają się w ważnych misjach wewnątrz oraz w pobliżu ich wioski, ale ich głównym zadaniem jest zabójstwo jakichś jednostek oraz zamieszki w obcych krajach. Zadania, które wykonują, aby chronić wioskę przed najróżniejszymi zagrożeniami, obejmują m.in. infiltrację wysokiego ryzyka na terytorium wroga, potyczki z niezwykle silnymi shinobi, śledzenie, obserwacje, przesłuchiwanie wrogich ninja w celu uzyskania informacji i, tak jak już mówiłem, misje specjalne wymagające konkretnych umiejętności. W razie niepowodzenia misji, z racji tego, że te misje mają często wrażliwy charakter, oczekuje się od Anbu, że zniszczą oni swoje ciała, jeśli nie są zdolni uciec, tak żeby przeciwnik nie mógł później zdobyć ich ciał. Anbu oczywiście nie jest tylko oddziałem działającym w Konohagakure. Widzieliśmy też innych, chociażby tych z Kirigakure, w których skład wchodziła specjalna gałąź, znana jako łowcy, którzy to tropili poszukiwanych ninja, zabijali ich, następnie brali ich głowy na dowód wypełniania misji, a reszty ciała się pozbywali, aby nie zostawić żadnych informacji dla swoich wrogów. Niektóre jednostki Anbu są na tyle niezwykłe, że podlegają bezpośrednio pod Kage, nie jako cały oddział, a osobna część. Przez to rozumie się, że wszystkie rozkazy, które otrzymują, pochodzą od danego Kage i tylko od niego. W Konosze natomiast Anbu oraz policja pod dowództwem Uchiha są dwiema siłami, które utrzymują tam pokój, jednakże członkowie Anbu nie mogą zostać aresztowani przez policję bez żadnego nakazu. Maski Anbu różnią się nieco w zależności od tego, skąd dany osobnik pochodzi, i tak Anbu Konohy nosi maskę w stylu zwierząt, Anbu Kiri noszą maskę z symbolem wioski na czole, Anbu Suny noszą złowieszcze maski wraz z materiałem przypominający turban, Anbu Kraju Lasu noszą maski wzorowane na oni, czyli demonach z japońskiego folkloru, a Anbu Hoshigakure noszą maski podobne do tych z Konohy. Poza tym wszyscy oni noszą standardowe mundury dla swojego kraju, które w przypadku Anbu z Konohy składają się z czarnej odzieży, szarej kamizelki, metalowych naremienników, rękawiczek, sandałów, trzech woreczków ninja na plecach, a ponadto posiadają oni specjalny czerwony tatuaż na ramieniu. Nie wiadomo jednak, czy Anbu z innych krajów mają podobne tatuaże. Większość z członków tej organizacji nosi ze sobą miecz, który jest zwykle przywiązywany do pleców. Ponadto mają oni w swoim wyposażeniu również czarne płaszcze z kapturem, dzięki któremu nie wyróżniają się tak w tłumie, natomiast kapitan drużyny Anbu posiada taki sam płaszcz, tylko koloru białego. Jak widzimy, członek Anbu to wykwalifikowana osoba o konkretnych umiejętnościach, która musi żyć w cieniu i nie bać się wykonywać rozkazów, które najczęściej kończą się śmiercią przeciwników.
Śmiało można by ich porównać do jakichś komandosów, którzy dostają zlecenia często nieoficjalne dla opinii publicznej i wykonują swoją pracę w cieniu, aby nie narażać życia bliskich czy swojego kraju. Przejdźmy teraz do podobnej organizacji, czyli Korzenia. Korzeń to nic innego jak oddział Anbu podlegający tylko Danzo. Większość ich zadań polegała na zabijaniu potencjalnych wrogów oraz do spełnienia planu Danzo co do zostania przez niego Hokage, ale nieco się różnili od typowego Anbu. Zaznaczam również, że taki korzeń istniał tylko w Konohagakure i został rozwiązany po śmierci Danzo. Tak jak zwykli Anbu podlegali Hokage, taki korzeń robił wszystko, co rozkazał Danzo, a nawet byli jeszcze bardziej skryci i, że tak to nazwę, niewidzialni niż główna część Anbu. Niektóre misje tej organizacji były dużo bardziej nieuzasadnione, jak na przykład zlecenie zabicia osób, które były uważane za potencjalne zagrożenie tylko dlatego, że wyrażały wstręt wobec wioski, mimo że rzeczywiście nic takiego nie zrobiły. Korzeń był tajemniczy do tego stopnia, że władze Konohy nie miały pojęcia o ich występkach, a nawet jeśli by miały, to nie mogli nic z tym zrobić, bo nie wiedzieli nawet, kto wchodzi w skład ich organizacji. Potwierdza to chociażby to, że Hiruzen rozkazał Danzo rozwiązanie korzenia zaraz po masakrze klanu Uchiha, a Danzo nadzwyczajnie w świecie nic sobie z tego nie zrobił. Korzeń jak działał, tak działał, a członkowie tej organizacji nadal byli lojalni wobec swojego pana i władcy, czcigodnego Danzo. Z racji, że korzeń był bardziej tajemniczy niż zwykłe Anbu, był też dużo surowszy. Każdy człowiek tej organizacji posiadał przeklętą pieczęć na językach, która po aktywacji sparaliżowałaby ich całe ciało, gdyby tylko spróbowali powiedzieć cokolwiek o Danzo lub o organizacji, więc poniekąd zdrada korzenia była niemożliwa. Sai stwierdził, że zrobiono to, aby zapobiec wyciekowi informacji, gdyby ktoś z korzenia został schwytany, choć możemy śmiało zakładać, że Danzo zrobił też to dla swojej korzyści, z racji tego, że był bardzo nieufny. Tak czy siak, po jego śmierci pieczęć zniknęła. Kolejną rzeczą, która była dodatkowym atutem według Danzo, było specjalne szkolenie, aby członkowie tej organizacji stracili wszelkie emocje. Dorastali więc oni od najmłodszych lat, aby później mogli zabić siebie nawzajem. Zrobiono to po to, aby unicestwić wszelkie uczucia lub powiązane emocje do kogokolwiek. Całkiem możliwe, że Danzo zainspirował się tutaj testem ukończenia Akademii Kirigakure, w którym to, aby zostać geninem, należało stanąć ze swoimi kolegami z Akademii w walce na śmierć i życie. Inną specjalnością korzenia było długotrwałe pranie mózgu. I tak przykładowo Nono Yakushi poddano praniu mózgu poprzez serię fotografii pokazując jej byłego wychowanka Kabuto, aby ta widziała, jak się ten rozwija. W rzeczywistości pokazywano jej zdjęcia innej osoby, która była podobna do Kabuto, przez to z czasem Nono nie wiedziała, jak rzeczywiście wygląda ten Kabuto. Następnie korzeń zlecił Nono zabicie prawdziwego Kabuto, co ta była gotowa zrobić bez większych problemów, bo i tak nie wiedziała, że to właśnie on. W korzeniu tajemnica była budowana do tego stopnia, że nikt z członków nie znał swoich oryginalnych imion, a posługiwali się oni wyłącznie kryptonimami. Z różnic mamy też to, że posługiwali się najczęściej Tanto zamiast Katany, przyjmowali rozkazy wyłącznie od Danzo, ignorując rozkazy Kage, chyba że Danzo rozkazał inaczej. Również najprawdopodobniej członkowie korzenia nie posiadali tatuażu na ramieniu. Co jednak zabawne, pomimo wszelkich tajemnic związanych z korzeniem, my jako widzowie wiemy o ich misjach znacznie więcej niż o misjach takiego Anbu. Postaram się wam na szybko teraz przedstawić misje, które oni wykonywali. Infiltracja Iwagakure. Misja wykonywana przez Nono Yakushi. Szpiegowała ona Iwagakure, które miało to plany zaatakować Konohę. Infiltracja ukrytych wiosek. Misja wykonywana przez Kabuto. Szpiegował on wiele wiosek w celu zbierania najróżniejszych informacji dla korzenia. Zabij Kabuto oraz Nono. Misja zlecona Nono oraz Orochimaru. Zlecono Nono zabicie Kabuto, a następnie Orochimaru miał zabić ją lub jego w zależności od tego, kto przeżył. Orochimaru jednak zdradził korzeń i wziął Kabuto pod swoje skrzydła. Obwinić Iwagakure. Misja zlecona wielu ninja, na której czele stał Danzo. Aby utrudnić negocjacje pokojowe z Iwagakure, Danzo wraz z korzeniem próbował obciążyć Iwagakure, atakując inne wioski na granicy Amegakure, podszywając się przy tym pod ninja wioski ukrytej w skale. Manipulacja Hands of Sojusz. Danzo prowadził tą misję. Chcąc użyć mocy Rinnegana do własnych celów, zmanipulował Hanzo, aby ten uwierzył, że Akatsuki chciał odebrać mu władzę. Zrobił to, przedstawiając mu zwłoki członków klanu Hanzo, które w rzeczywistości nimi nie były. Zabicie buntowników Ame.
Misja wykonywana przez wielu ninja. Po zawarciu sojuszu z Ame oraz Hanzo, Danzo wspomógł Hanzo w próbie pozbycia się Akatsuki. Udało się pozbyć jedynie Yahiko, który popełnił samobójstwo, jednakże po tym Nagato wpadł w szał i zabił wszystkich oprócz Hanzo, któremu udało się uciec. Zabicie Hiruzena Sarutobiego. Misja wykonywana przez Hinoe, Hinoto, Kanoe, Kanoto, Kinoe, Kinoto, Mizunoe, Mizunoto, Tsuchinoe i Tsuchinoto. Danzo chciał pozbyć się trzeciego Hokage, ale nie udało mu się to przez Kakashiego Hatake, który wiedział o tym planie i poinformował uprzednio Hiruzena. Zabierz Sharingana Kakashiemu Hatake. Misja wykonywana przez Kinoe i Kinoto. Misja zakończona niepowodzeniem po tym, jak Kinoe odmówił wykonania misji, ponieważ kolegował się z Kakashim. Zabierz lewy Sharingan Shisuiego Uchiha. Misja wykonywana przez 10 członków korzenia. Misja ta nie została ukończona, ponieważ Shisui zdążył zbiec i oddać swoje oko i dać jemu Uchiha. Bunt. Prawdopodobnie wszyscy członkowie korzenia mieli wykonać tą misję. Polegała ona na tym, aby spacyfikować klan Uchiha i zapobiec wojnie domowej. Misja zakończyła się niepowodzeniem ze strony korzenia, ponieważ Itachi Uchiha sam dopuścił się masakry własnego klanu. Zabij Unmo Samidare. Misja zlecona Sayowi. Unmo został uznany za potencjalne zagrożenie dla Konohy, ponieważ żywił do niej niechęć. Sai został wysłany, aby go zabić, co mu się udało. Infiltracja kryjówki Orochimaru. Misja zlecona Sayowi. Danzo przydzielił Saya do drużyny Kakashiego, która następnie wyruszyła na misję odnalezienia Sasuke. W trakcie misji Sai rozmawiał z Orochimaru w imieniu Danzo o współpracy, na co ten się zgodził. Później jednak, gdy miał zabić Sasuke, aby chronić Konohę, nie chciał wykonać tego zadania, dlatego że Naruto go do tego skłonił swoją postawą. Nie pomagaj w obronie wioski. Misja zlecona wszystkim członkom korzenia. Podczas ataku Paina na wioskę, Danzo zakazał członkom swojej organizacji bronić wioski, ponieważ oczekiwał, że Pain w ten sposób może się przyczynić do tego, że ten zostanie Hokage. Ostatecznie nie udało mu się tego dokonać, ponieważ został zabity przez Sasuke Uchiha, zanim oficjalnie zdobył ten tytuł. Obserwuj Naruto. Misja zlecona Saiowi. Miał on obserwować Naruto po mianowaniu Danzo na Hokage, jako że Naruto był uważany za bohatera wioski i mógł spowodować utratę przychylności dla wyboru Danzo na Hokage. Misja zakończyła się niepowodzeniem, ponieważ Sai zdradził Danzo oraz tak samo nie przeżył on wcześniej wspomnianej walki z Sasuke, co z automatu przerwało misję. Śledź Anko. Misja zlecona Daijimu i Terze. Zlecono im szpiegowanie Anko, jako że jej misją było znalezienie i schwytanie Kabuto. Misja się nie udała, ponieważ to Kabuto schwytał Anko i zabrał ją w inne miejsce. Śledź Kabuto. Misja zlecona Terai. Danzo, chcąc uleczyć swoją prawą rękę oraz oko, nakazał Terai znaleźć Kabuto, ale przywódca korzenia został zabity, zanim Kabuto został znaleziony. Obserwuj Saya i Naruto. Misja zlecona dwóm nienazwanym podwładnym Torune. Obawiano się, że Sai nie chce być lojalny wobec korzenia, więc Danzo przydzielił dwóch członków, aby ci obserwowali Saya, gdy ten miał obserwować Naruto. Chroń Danzo. Misja zlecona Fu oraz Torune. Na szczycie Kage musiał posiadać dwóch ochroniarzy, więc wybrał właśnie ich, jako że uważał ich za najlepszych członków korzenia. Finalnie nie udało im się go ochronić, ponieważ zostali odciągnięci od Danzo. Odzyskaj Byakugana. Misja zlecona Fu. Miał on odzyskać Byakugana od Ao lub, jeśli to niemożliwe, zniszczyć go. Fu przejął ciało Ao, a następnie chciał popełnić samobójstwo, jednakże w porę uratowała go Mei Terumi. Podsumowując, Anbu jest to organizacja bardzo elitarna, do której nie każdy może się dostać, nieważne jakby próbował. Trzeba mieć odpowiedni mindset oraz być w czymś wyjątkowym. Natomiast korzeń jest jeszcze bardziej rygorystyczny, podlegający Danzo, i członkowie tej organizacji muszą być zdolni poświęcić nawet własne życie, jeśli tylko Danzo im to nakaże. Osobiście uważam, że korzeń, choć nie jest tak pozytywnie odbierany jak Anbu, to jest nawet bardziej elitarny niż właśnie organizacja podlegająca Kage. Z tego powodu, że do Anbu przydzielane są wybitne jednostki, a do korzenia są przydzielane najwybitniejsze jednostki z wybitnych jednostek. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. To mniej więcej działa tak, że ze 100 osób 5 przechodzi do Anbu, ale z tych 5 może 1 nadaje się do korzenia. I to tyle w tym odcinku. Jeśli interesuje Was więcej odcinków z Naruto, to nie zapraszam za tydzień w niedzielę, bo takiego odcinka nie będzie. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!